nie magister Zarzycki, czytałem i oglądałem wiele recenzji tej książki Obęd 44, wiele takich polemicznych artykułów i co się w nich przebija, to atakowanie autora, czyli Piotra Zychowicza, za to, że rzekomo z perspektywy tych prawie 70 lat od tego powstania, znając jak ono się skończyło, atakuje czy nie docenia dowódców tego powstania i tych osób, które wydały decyzję o jego wybuchu, że skąd one miały wiedzieć, skąd one miały mieć tą wiedzę, którą on ma obecnie, którą my mamy wszyscy obecnie, że to się wszystko skończyło taką straszliwą katastrofą. Ale Piotr Zychowicz bardzo inteligentnie odpiera te zarzuty, twierdząc, że już wtedy, w roku 1944, byli ludzie, którzy mówili to samo, co on teraz. On po prostu, krótko mówiąc, przytacza tylko ich słowa, przytacza ich opinie. W Komendzie Głównej AK byli oficerowie, generałowie, pułkownicy, podpułkownicy, którzy stanowczo się temu powstaniu sprzeciwiali. Wtedy, kiedy zaczęła się dyskusja w lipcu 1944 roku, czy takiego powstania by nie wywołać. I to zaczęła ona się dopiero gdzieś około tam 20 lipca. Wcześniej w ogóle takie powstanie w Warszawie nie było w ogóle planowane. Jeszcze do połowy lipca 1944 roku wywożono broń z Warszawy w teren, bo tam ona była bardziej potrzebna, no bo w Warszawie nie planowano żadnych większych walk. Piotr Zychowicz przytacza opinię takich członków Komend Głównej AK jak Janusz Bokszanin, pułkownik Janusz Bokszanin, który przewidywał, że w razie wybuchu walk w Warszawie armia sowiecka stanie i będzie przyglądała się, jak Warszawa będzie niszczona przez Niemców. I będzie zacierała po prostu ręce, Stalin będzie zacierał ręce, że ta elita narodu polskiego jest mordowana rękami hitlerowskimi i oszczędza to potem roboty NKWD. Ignacy Matuszewski też przestrzegał, taki piłsudczyk, publicysta nurtu piłsudczykowskiego też przestrzegał przed tego typu walkami i on nawet jeszcze przestrzegał przed akcją Burza, która była robiona na Kresach Wschodnich i która była tak jakby takim preludium tego powstania warszawskiego, która zakończyła się, ta akcja Burza, też kompletną katastrofą, kompletnym fiaskiem. Oczywiście po dowiedzeniu się, że wybuchło powstanie warszawskie, generał Anders na początku sierpnia, w pierwszych dniach sierpnia, już mówił, że jest to zbrodnia, że autorów tego powstania należy postawić przed sądem wojennym. Powstanie przeciwny był generał Sostkowski, naczelny wódz w tym czasie, który też był oszukiwany przez Mikołajczyka, był oszukiwany trochę i zaskakiwany decyzjami Bora Komorowskiego, czy oszukiwany przez Bora, to nawet trudno powiedzieć, ale był zaskakiwany i po prostu Bór Komorowski nie wykonywał ściśle jego dyrektyw. Z tym, że na dodatek jeszcze autor, Piotr Zychowicz, nadmienia taki fakt, że być może tą korespondencję między naczelnym wodzem, czyli generałem Sostkowskim, a Borem Komorowskim utrudniał generał Tatar, którego on, powołując się na kilku historyków, kilku ówczesnych polityków i wojskowych, podejrzewa o działalność agenturalną na rzecz Sowietów. Także po prostu, krótko mówiąc, autor tej książki Obęd 44, który zdecydowanie potępia wybuch Powstania Warszawskiego, nie używa żadnych argumentów, które nieznane byłyby w roku 1944. Także on nie wyraża się z jakiegoś koturna tych kilkudziesięciu lat nowej wiedzy, tylko używa wiedzy, która była już dostępna w roku 1944 i przewidywań mądrych ludzi, którzy w tym czasie próbowali hamować te zapalone głowy ludzi, którzy nie mieli zbyt dużej odpowiedzialności, którzy nie mieli doświadczenia, nie potrafili przewidywać skutków swojego postępowania. I dlatego, abyśmy my na przyszłość nie popełniali takich błędów, trzeba tak dokładnie analizować to powstanie, warunki, w których ono wybuchło. I dlatego ja nie brałem udziału w żadnych jakichś patriotycznych
zlotach z okazji tego powstania, natomiast skupiłem się na przeczytaniu wielu publikacji na jego temat, i to w internecie, czy publikacji książkowych, po to, żeby lepiej to wszystko rozumieć. No i tą wiedzą skromną, bo nie jestem historykiem, nie jestem zawodowym historykiem, nie jestem nawet jakimś zbyt wielkim znawcą historii, tylko jestem Polakiem, któremu patriotyzm nie jest obcy, tylko ja ten patriotyzm rozumiem inaczej niż ci, którzy propagują taką bezmyślną wersję czczenia tej wielkiej katastrofy narodowej, jaką było Powstanie Warszawskie, a wcześniejsza działalność Armii Krajowej, czyli plan Burza, operacja Wachlarz, wiele operacji wykonywanych przez Armię Krajową, autorzy tacy jak właśnie Piotr Zychowicz czy Pobóg Malinowski krytykują i pokazują negatywne skutki tych działań. Robi się ciemno, więc pożegnam się z Państwem. Do widzenia.